Panie trenerze, przegrywacie z Polonią Warszawa 1-2, odpadacie z Pucharu Polski. Jakby pan to dzisiejsze spotkanie podsumował? Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich serdecznie. Mało jest takich meczów, gdzie trener jest w pełni usatysfakcjonowany mimo przegranej. Dzisiaj ten mecz należał do takich, jestem zbudowany postawą zawodników i to zarówno tych starszych, jak i tych młodszych. Bardzo dobre zawody dzisiaj rozegraliśmy. Brakło troszeczkę szczęścia w końcówce, ale ogólnie i z organizacji gry, i z tego, co sobie zakładaliśmy, założenia taktyczne były w pełni zrealizowane. Myślę, że chłopaki byli bardzo głodni gry również z tego powodu, że gra na takiej murawie jak dzisiaj to sama przyjemność w takiej atmosferze. Także no trudno, przegraliśmy, natomiast mówię, ogólnie było bardzo pozytywnie, bardzo dobrze. Ja bym chciał zapytać, czy trener znalazł dzisiaj takie odpowiedzi na pytania, kto powinien wejść po stronie 11 na najbliższy mecz? Wiadomo, że najbliższy pojedynek nasz z liderem i myślę, że nie myślę, ale wiem na pewno, że dzisiejsza potyczka dała mi dużo, pokazała dużo, mam to jak schabowy na talerzu.